Witam na kanale Solarskie Typki z Ameryki i nie będę mówił o koronawirusie, dlatego że nie wypowiadam się na rzeczy, na tematy, na które nie mam bladego pojęcia, a ze wszystkich, którzy się wypowiadają w internecie, to może kilka promili osób ma pojęcie, bo jak w takich sytuacjach zawsze jest drugie dno i ja wiem, że sytuacja z epidemią, a raczej z paniką odnośnie tej epidemii utrudnia wielu osobom życie, mi też po prostu potrzebne jest to jak dziura w mocie. Stoją tu szafki, wszędzie stoją, takich szafek tu stoi chyba 26 albo 27. Tu nawet w kadrze szafy pewnie widzicie, bo nie mogłem jej przesunąć, stoi taka duża szafa. I nie mogę tego, znaczy one mogłyby iść do inne pomieszczenia, gdzie lakierujemy, ale tam też stoją, bo po prostu nie można montować, bo ludzie są chorzy, bo są pewne ograniczenia i jest ból ogólnie rzecz biorąc. Tu przyszły mi frezy do tych frontów, czekałem na zamówienie, frezy zrobione z firmy i to są dość drogie frezy. Oczywiście można było kupić za 1/5 dokładnie te frezy i kupiłem takie, no bo mówię, zobaczymy. Niestety jakość połączenia nie była na tyle zadowalająca. Oczywiście jakby to się przyszpachlował i tam robił prowizorkę, czy tam robiłby to produkcję jednostkowo, to by to przeszło. Odesłałem im to z Bogiem i kupiłem z firmy, którą znam i którą cenię. Są to bardzo drogie właśnie frezy, bardzo droga firma, ale bardzo, bardzo dokładne. Dlaczego nie kupiłem od razu tych frezów? Bo po prostu nie mieli na staku, nie mieli na półce i trzeba było czekać. Kupiłem tanie, okazało się, że gówno z tego wyszło i w sumie musiałem poczekać, aż one przyjdą do nich na magazyn, no i czekałem na tak zwany back order i one przyszły, także pokażę Wam, jak one są zabezpieczone, dlatego że mówię, no nie pierwszy raz kupuję z tej firmy i wiem, że one są bardzo dobrze zabezpieczone, jak przychodzą. Są przykręcone wręcz śrubami do plastikowej obudowy, żeby to nic się tam nie uszkodziło, plus to, że jest taka guma arabska, czy jak to się nazywa, zęby zabezpieczone. Nieważne. Wracając odnośnie do tej całej sytuacji. Ja wiem, że siedzicie w domu, niektórzy muszą porozmawiać z rodzicami, czy z dziećmi, czy z domownikami. Nie jest to łatwe. Macie jeszcze dobrze, że chociaż macie telefony i komputery. Gdyby to padło, to dopiero byście zobaczyli, jak wyglądało życie w latach 60., 70. I na początku 80. No ale i tak dla wielu to będzie szok. Ja wiem, że jest taki dowcip, któryś kabaret mówił, że nudzę się, to mówi, poczytaj książki. Weź przestań, tak to aż Cię nie nudzę. Wiem, że niektórzy tak mają, ale dobrze jest ten czas wykorzystać właśnie na czytanie. Jeżeli macie książki w domu, które jeszcze nie przeczytaliście, a statystyki, bynajmniej w Stanach, mówią, że 90% osób, które kupiło w danym roku książkę, nigdy jej nie zaczęło czytać. Czyli ktoś miał impuls, kupił, położył na półce, że kiedyś i ona se leży. Teraz jest czas na to, żeby to przeczytać. Moje książki też wyszły, są chyba na mediapartner24.pl, będzie na ekranie, i na drewno.pl. Jest możliwość płacenia PayPalem i innymi sposobami. Wysyłane są na terenie Unii i nie tylko. Co jeszcze? Mówię o tym w filmie chyba 212a. Zgodnie z moimi przewidywaniami u mnie w stanie 2 dni temu ogłosili w telewizji, wszystkie monopolowe, czyli z WUDO sklepy, są zamknięte. Ktoś ma, nie wiem jaki tam cel na tym, żeby naród był trzeźwiejszy, czy jakieś inne są, żeby się wirus rozprzestrzenił szybciej, bo żeby się nie dezynfekować mocniejszym alkoholem zrobionym z wody.
jak zrobić mocniejszy alkohol z wody, mówię w odcinku A213. I wielu ludzi mówiło, że to nie jest nowy sposób. Oczywiście, że to nie jest nowy sposób. W latach 70. i 80. na początku to na lekcjach fizyki nauczyciele to omawiali, jak, co i dlaczego to działa. I wielu ludzi po prostu pędziło tą metodą Bimber, bo to jest bardzo znana metoda. Była znana. Nowe, młode pokolenie w większości o tym nie słyszało. Dlaczego jest alkohol tylko 40% w wielu krajach i maksymalnie można kupić 50%? Nie będę się wypowiadał, ale moja konkluzja jest taka, że żeby bakterie i drobnoustroje były zabijane, alkohol musi mieć 65% i więcej. Czyli chyba, żeby nie uszczuplić przychodów firmom farmaceutycznym, dlatego taki alkohol słaby jest. Także to było pokazane, jak w warunkach, że tak powiem, bojowych, emergency, zrobić mocny alkohol z wody czy z czegoś innego. Oczywiście ta metoda nie jest najbardziej wydajna, oczywiście ta metoda, są pewne straty, ale jak się nie ma nic i się ma już, jak to mówią, rękę w nocniku, no to trzeba sobie jakoś poradzić. To było właśnie dla takich ludzi, którzy mieszkają za granicą i nie mają w ogóle dostępu do spirytusu, a nie wiem, czy teraz w Polsce też jeszcze w sklepach jest spirytus, czy już został wykupiony. Także tą metodą można sobie poradzić. Warunek, ja mam taki przemysłowy wyciąg zewnętrzny, że silnik jest na zewnątrz i ciągnie to z kuchni, te wszystkie opary, dlatego że należy robić to przy bardzo dobrej wentylacji, żeby opary nie spowodowały dużego stężenia z tlenem i nie wybuchło Wam to wszystko, albo nie spowodować pożaru. Także musi to być robione albo na zewnątrz, albo z bardzo dobrym wyciągiem zewnętrznym. Na grillu można zrobić gazowy, jak ktoś ma, stawia sobie ten garnek, to wszystko na zewnątrz, na grillu gazowym, podłącza lekko gaz i sobie pyrka. Także widziałem, jak Amerykanie właśnie, których nauczyłem, na grillu sobie robili. Woda 50% się nie pali, sprawdzałem, bo ktoś mówił, że 50% alkohol się pali. Nie pali się. W normalnych warunkach pali się 70% i wyżej. Także jeżeli Wam wyjdzie nawet 75 czy 80% ten alkohol, a nie 96, to i tak on robi swoje roboty. Także kto jeszcze nie widział tego filmu, zapraszam, żeby zobaczył, bo może to Wam się przydać. Odcinek to jest A213. Udostępnić proszę oczywiście. Ci, co obejrzeli, nie obejrzeli, tylko ci, co kupili moje książki, proszę wejdźcie na mediapartner24.pl i zostawcie swoją opinię, bo to pomoże innym osobom podjąć decyzję, czy kupić tą pozycję, tą książkę, czy nie. Także, zwłaszcza jak siedzicie teraz w domu, to jest kilka kliknięć, proszę Was bardzo o to. To chyba nie jest zbyt wiele. Nie zanudzam Was jakimiś prezentacjami, jakimiś rzeczami, reklamówkami, nie wciskam Wam ciemnoty, żebyście coś kupili, ale teraz proszę Was o to właśnie, żeby zostawić opinię odnośnie moich książek w tym sklepie internetowym. Zaraz zmienię kąt kamery na stole albo na pile chyba, dlatego że, no mówię, nie mam jak tu normalnie przechodzić, żeby coś z tym robić, to musimy po prostu część tych rzeczy albo większość wywieźć, żeby zacząć ciąć materiał na ramiaki jest pocięty, bo jest przygotowany na półce, tak jak nieraz Wam mówiłem w odcinkach, ale no przecież to jest 4-metrowy materiał, to ja muszę tu mieć miejsce w to i we w to, żeby to poprzepuszczać przez frezarkę i potem to zaciąć. Także musi coś się uluźnić. Nie wiem, kiedy to się, te wariactwo się skończy. Gdzieś tu nóż miałem, okej. Na filozofia. Katalog jak zawsze przysyłają. Wszystko robię od
CNC maszyn, narzędzi tu do frezarek, do pił. O, i to jest ciekawa rzecz, że jest to normalnie, nie wiem czy to będzie widać, że jest to normalnie śrubami przykręcone, plus to, że są jeszcze zabezpieczone te narzędzia, te ostrza, taką gumą arabską, taką o ostrzeniu narzędzi pokazywałem, jak to wygląda. Oczywiście nakrętki się zdejmie i no profil jak profil, nie ma co tam z tym się wiele rozwodzić, ale chciałem Wam pokazać, że te właśnie te zabezpieczenie jest takie specyficzne, że to jest śruba moim zdaniem 12 mm oczywiście to na pewno musi być doliczone do kosztów. Do tego są chyba dwie tulejki, nie, cztery tulejki, bo to jest, tulejki są na cala, a to jest na cal i 1/4. Ja mam wrzeciono na cali 1/4, czyli to jest ja 30 coś milimetrów z kawałkiem. Tu już się opuściło, bo poluzowałem to śrubę, także no co, jak wywieziemy te szafki, to będziemy z tym jechać. Pokazałem Wam te frezy właśnie, jak one są zabezpieczone. Co najbardziej lubię w tej firmie i te frezy, że sprzedają z tulejkami. Że nieważne, bo ja mogę zmienić wrzeciono na 1/4, na calowej na 1/4, na cali 1/4, ale wiadomo, że zmiana wrzeciona to zawsze jest łatwiej albo trudniej, ale to jest zawsze ból w czymś tam i lepiej jak po prostu ma się dany zestaw tylko i wyłącznie frezów, tak jak ja mam rozmiar wszystkie na cali 1/4 i jakie kupuję to na cali 1/4, ale z kolegami się wymieniamy nieraz narzędziami i oni mają starsze maszyny, gdzie mają calowe albo na 3/4 wrzeciona i mogą używać też moich frezów albo używają nieraz, pożyczają samych tulejek do innych dużych frezów, bo po prostu jest ta redukcja fabryczna i one są bardzo, bardzo dobre, że zrobione jakościowo pod względem dokładności, że to jedno do drugiego pasuje. Powiem Wam szczerze, że chciałem przyspieszyć i zamówiłem z innej firmy, której nie znałem, frezy. Jak one przyszły, chcieliśmy zrobić sample tak zwane. Taka to była dokładność, że zapakowałem to i jeszcze tego samego dnia wysłałem im z Bogiem, niech oni, nie wiem, no dla hobbysty czy dla, ktoś by robił jedną szafkę, to jakoś tam by zaszpachlował, ulepłutał i jakoś tam by to poszło, ale jak trzeba zrobić 100 drzwiczek czy 200 drzwiczek, to nie może być, że trzeba to łatać. To musi być perfekcyjnie, ma się złożyć, ma pasować, ma być niewyrwane i już. I wtedy jest mniej roboty i to jest właśnie dobrej klasy robota. A jak to trzeba szpachlować, łatać i lepłutać, to zawsze to jest dziadostwo. Jak mówi mój dziadek, albo jak Amerykanie mówią, że to jest polish shit, czyli polerowanie gówna to jest dalej gówno, tyle że wypolerowane. Oczywiście wracając do tej całej sytuacji, ja wiem, że naprawdę to jest ból w dupie i to utrudnia wielu ludziom życie. Nie wiem, kto ma rację, czy Angole, czy inne nacje, które się izolują. Po prostu no, nie jestem znawcą tego tematu, więc co ja mogę powiedzieć? Oczywiście mam swoje zdanie, ale zdanie ma każdy, tak jak dupę, także nie będę swojej opinii tu forsował, bo po prostu nie wiem. Jedno wiem, że najgorszą rzeczą, która może nawet człowieka zabić, jest strach. I na tym polega wojna psychologiczna. I przecież tak naprawdę to nikt tego wirusa nie widział. Wszyscy wierzą innym i czy u Chińczyków to był tylko Truman Show, jakby taki film,
czyli taka wielka ściema i pokazówka i eksportowanie wirusa do Europy i do Stanów, żeby spowodować podniesienie cen produktów u siebie i żeby była karta przetargowa w negocjacjach o handlu, tak jak właśnie była wojna celna między Chinami i Amerykańcami. I prawda jest taka, że większość leków produkowanych na świecie jest w Chinach. I jak Chińczycy wypuścili wirusa i przykręcą wszystkie lekarstwa, no to jesteśmy w głębokim szambie, jak to się mówi tutaj. Także najważniejsza rzecz, zachować zdrowy rozsądek, ale nie dać się też zabić poprzez strach, dlatego że co to jest strach? To jest nic fizycznego, to są myśli. I jeżeli czegoś się boisz, o czym myślisz, to znaczy, że boisz się własnych myśli. Także no wiadomo, że trzeba zachować zdrowy rozsądek. U nas tutaj nie ma jeszcze jakiejś tam szaleństwa, paniki, nie ma jakiejś tam kwarantanny. No zamknęli sklepy monopolowe, ale nie wiem, jaka tego jest przyczyna. Natomiast można iść do baru, do restauracji, do sklepu, nikt nikogo nie zamyka, nie ma żadnych jakichś tam takich... Jak ktoś sam chce zostać w domu, no to oczywiście może zostać. Ja dziś w tej chwili byłem na zakupach, bo potrzebuję, bo nigdzie nie było. Teraz jest drugi rzut i jeszcze można kupić rękawic właśnie do malowania, do, no gumowych rękawic, rękawiczek. Także jest ograniczona ilość, nie można kupić ile się chce, tylko sprzedają albo po dwie, albo po trzy paczki na maksa w hurtowniach właśnie przemysłowych dla biznesu, a prywatnie to tam pewnie w ogóle nie można kupić. No co wam powiem, proszę was jeszcze raz, wejdźcie na mediapartner24.pl, zostawcie opinię o moich książkach. To pomoże innym podjąć decyzję. Ci, co nie kupili, oczywiście zapraszam, żeby kupili, bo naprawdę warto, nie tylko w mojej opinii, ale w opinii wielu ludzi, którzy zostawili komentarze, że te książki im pomogły. Także zapraszam wykorzystać ten czas uziemienia, jak to się mówi, a raczej mówiło w latach 80., że ktoś był uziemiony, że nie mógł wyjść na dwór, na zewnątrz. Także wykorzystać ten czas dla rozwoju osobistego, dla rozwoju intelektualnego, może dla poprawienia stosunków rodzinnych. Jak się podobało, oczywiście dajcie lajka. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, to film A213, jak zrobić mocny alkohol z czegoś słabego, taki, żeby można było dezynfekować, to jest właśnie film A213. Jak ktoś obejrzał, uważa, że może to innym pomóc, proszę o udostępnienie, bo to jest coś, co po prostu może komuś uratować zdrowie, może nawet życie. Niech moc będzie z wami, niech zdrowie będzie z wami, nie dajcie się zastraszyć zbyt za bardzo, zachować zdrowy rozsądek. Miłego dnia.